Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne racuchy omletowo-biszkoptowe z kilku składników. Puszyste, mięciutkie i łatwe w wykonaniu. Do przygotowania tych pysznych racuchów potrzebne będą jajka, mleko, mąka, olej i sól. No to zaczynamy. Oddzielamy żółtka od białek. Do miski wlewamy 3/4 szklanki mleka. Do mleka dodajemy 3 żółtka. I żółtka z mlekiem mieszamy. Następnie stopniowo dodajemy mąkę. Dokładnie mieszamy. Ponownie dodajemy mąkę i mieszamy do uzyskania gładkiego ciasta. Mąki powinno być tyle, aby ciasto miało konsystencję gęstej śmietany, tak jak na filmie. I całość mieszamy. A teraz kolejna białka. Białka wlewamy do wysokiego naczynia. Do białek dodajemy szczyptę soli. I ubijamy na sztywną pianę. Ubitą pianę dodajemy do ciasta. W tym czasie można już lekko nagrzewać patelnię. I całość delikatnie, ale dokładnie mieszamy. Łyżką nabieramy porcję ciasta i wykładamy na rozgrzany tłuszcz, formując placuszki. Placki smażymy na średnim ogniu przez około 3-4 minuty z każdej strony. I nasze racuchy obracamy, gdy od spodu będą złociste. Gotowe placki można wyłożyć na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Omleciki podajemy bezpośrednio po usmażeniu. Z podanej porcji składników wychodzi około 12 omlecików. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!